W najnowszych spotach reklamowych Microsoft sugeruje nam, żebyśmy nie kupowali pakietu aplikacji Office 2019. I to nie jest tak, że producent wycofuje z rynku wybrakowany produkt. Powód jest czysto marketingowy, choć przyznam, że nie spotkałam się z takim przypadkiem, aby producent zniechęcał do zakupu swojego własnego produktu. Jeśli więc jesteście ciekawi, dlaczego mamy nie kupować Office 2019 i co mamy kupować w zamian, to zostawcie subskrypcję i idziemy dalej. Office 2019 jest cenną aktualizacją dla tych klientów, którzy nie są jeszcze gotowi przejść do chmury. Microsoft pamięta o nich, ale jednocześnie stara się ich skłonić do przesiadki na Office 365. Dla przeciętnego klienta różnice między wydaniem pudełkowym a subskrybowanym nie są do końca jasne. Można je porównać do dwóch bliźniaków na pierwszy rzut oka identycznych. Właśnie tak postąpił Microsoft w nowej serii wideo. Jednak szybko okazuje się, że bliźniacy są tylko pozornie identyczni. Dla wielu kluczową różnicą widoczną już na samym początku jest oczywiście cena. Za Office 365 płacimy co miesiąc lub jednorazowo w skali roku, natomiast za Office 2019 płacimy tylko raz za licencję wieczystą. Wrócę jednak do wspomnianych wideo, na których zobaczycie za chwilę, jak Microsoft zleca prawdziwym bliźniakom wykonanie tych samych zadań, ale z użyciem różnego oprogramowania. Zaczynamy od pierwszego wyzwania z udziałem Microsoft Word. Polega ono na edycji życiorysu, dodaniu istotnych umiejętności i wysłaniu go do rekruterów. Jak poradzą sobie z tym obie wersje Office? Pierwszy z nich ukończył zadanie dużo szybciej dzięki specjalnej funkcji asystenta, który pomaga w tworzeniu najlepszego życiorysu. Dzięki asystentowi możecie szybko i prosto dopracować wasze CV, dostosowując je do stanowiska, na które aplikujecie. Natomiast drugi z bliźniaków musiał wykonać wszystkie czynności samodzielnie i poświęcił na to o wiele więcej czasu. Następny test dotyczył aplikacji Excel. Zadanie polegało na jak najszybszym uzupełnieniu arkusza o podstawowe dane 55 stanów USA, takie jak nazwa, stolica i populacja. Bliźniak, który korzystał z Office 365, mógł automatycznie uzyskać wszystkie dane wprost z poziomu aplikacji za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Natomiast jego nieszczęsny brat musiał ręcznie wyszukiwać wszystkie informacje w sieci, z wiadomym skutkiem. W trzecim teście wzięły udział bliźniaczki, które miały do wykonania prostą prezentację. Ta z nich, która korzystała z Office 365, miała do dyspozycji takie narzędzia jak szablony online czy rozpoznawanie pisma odręcznego. Niestety próżno ich szukać w zwykłym pakiecie Office 2019. Wynik powyższych pojedynków jest jednoznaczny. We wszystkich przykładach Office 365 okazał się efektywniejszy, szybszy i po prostu lepszy. Może się to wydawać niezrozumiałe, ale Office 365 i Office 2019 nie różnią się tylko ceną i sposobem licencjonowania, ale przede wszystkim funkcjonalnością. Office 365 to nie tylko pakiet aplikacji biurowych, to cała usługa bazująca na chmurze, a aplikacje są stale uaktualniane o nowe funkcje. Krótko mówiąc, w Office 365 zawsze korzystacie z najnowszej wersji aplikacji. Natomiast gdy kupicie licencję wieczystą na Office 2019, to dostajecie niejako zamrożony w czasie pakiet aplikacji. Co więc wybrać? Osobiście cenię sobie Office 365, a to głównie za dostęp do dużej przestrzeni dyskowej OneDrive, aplikację Teams oraz Planner, a tych na próżno szukać Office 2019. Jeśli więc jesteście zdecydowani na zakupy, to wpadajcie do sklepu Centrum XP, gdzie znajdziecie wszystkie wersje pakietu Office zawsze w najlepszych cenach. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia za tydzień. Cześć!